Cześć, Tomka nie ma. Ja jestem rolnikiem o imieniu Jurt. Tomek musiał pójść zbierać, znaczy musiał iść, znaczy nie ma, musiał pójść gdzieś. Nie ma Tomka, ja go dzisiaj zastępuję, bro. No. Witajcie. 11 odcinek Pielgrzyma. Pielgrzyma. Ha! 11 odcinek Bestii oczywiście przed nami. To będzie krótki odcinek. Cosplay zrobiony, wszyscy zadowoleni, mam nadzieję. Możemy jechać dalej z tematem. O, kosa też mi nie będzie potrzebna. Będzie mi potrzebne to, co zawsze. Ciekawy odcinek przed nami, bo idziemy bić bossa. Arcydemona. Który jest unikalnym bossem. Wielu już o nim rozmawiało, wielu o nim wie. To jest patent, który w innych swoich grach From Software też wprowadzało. Czyli to, że gracz może grać jako boss, może być bossem. Ale tutaj zrobili to, zdaje się, po raz pierwszy. Dlatego Demon's Souls pod wieloma względami jest grą wyjątkową. Dobra, wyrównamy sobie po 20 wszystkich najważniejszych statystyk. Jest dobrze, nie ma co narzekać. Trochę leczących przedmiotów kupimy. A widzicie, włączyłem sobie wyświetlanie nakrycia głowy. Może zostać w takim razie. Aha, ale mnie było stać aż na jedną. Dobrze. To sobie coś skonsumujemy. No, teraz możemy kupić tego trochę więcej. Strzały jeszcze mam dosyć, ale tutaj poza tym strzały nie będą mi potrzebne. Nie, przepraszam, będą. Teraz sobie przypomniałem, że strzały mi się absolutnie przydadzą w tym 445. Ulepszmy, znaczy nie ulepszmy, tylko naprawmy sobie. No widzicie, psuje mi się broń, lepiej żebym ją naprawił. Pięknie. Dobrze, czas się zabić, a potem zabić kogoś. Droga do bossa nie jest długa, chociażby z tego względu odcinek będzie krótki, ale nie wierzcie, po raz pierwszy w całej serii zalogujemy się na serwery. Zobaczymy. Liczę na to, że ktoś na nas najedzie. Jak nie, to ja najadę na kogoś, chociaż powinienem być w formie ciała z rąbałem. Trudno, to zaczniemy od tego, że pokażę wam, jak się najeżdża innych. Można tutaj walczyć jako boss. Co ciekawe, nie trzeba być wcale w tej lokacji, żeby to robić. Mogłem wam to w zasadzie... Jest matchmaking u Krasna, jest jakaś różnica poziomów tutaj brana pod uwagę. Zastanawiam się tylko, czy mi się tendencja świata zepsuje. Gdy ja najeżdżam, chyba to mi się nie zepsuje. Tendencja świata... Kurczę, nie jestem pewien. No ale ważne, że jeszcze mam bossa do ubicia. Weźmy sobie kamień. Działa to, słuchajcie, w ten sposób, że nawet jeżeli wezmę kamień niebieski, który służy do tego, żeby pomagać komuś w koopie, to... Aha, nie jestem online. To może mnie przywołać jako bossa. To de facto nie jest koopem, to znaczy, że będę komuś przeszkadzał bardziej niż pomagał. Jest tutaj trochę nagięcie takich reguł, słuchajcie. No, Tolek słusznie zauważył, że to jest niesamowite, że chciało się From Software implementować tą mechanikę tylko do tego jednego bossa. No, to prawda. No proszę, jaki spoiler. Proszę, jaki spoiler. To zawiniątko głowy to przedmiot, który zdobywamy, gdy pokonamy bossa. Ale boss musi być innym graczem. Zobaczmy, czy mogę najechać kogoś. Sprawdźmy, jak to działa. Czasem się czeka bardzo krótko, a czasem się czeka długo i nic także. Ile możemy zaczekać? Gdy to nie zadziała, pójdę wskrzesić się, czyli użyję kamienia.
efemeryczno-filozoficznie-ezoterycznego. I wtedy będziemy mogli wejść tutaj, dojść do bossa i poczekać, aż ktoś nas najedzie. Przeważnie najazd jest bardzo szybko, od razu, w zasadzie. No ja mogę mieć za wysoki level, słuchajcie, bo ja trochę... O, nie, jednak, jak się mgła pojawia, to znaczy, że coś nas przyzywa. Super, super. No to teraz my będziemy najeźdźcą. Inwazji dokonujemy i próbujemy pokonać kogoś jako boss. O, proszę. I teraz, jeżeli ja kogoś pokonam, to zmienia się moja tendencja postaci. To jest bardzo ważne, bo jeżeli komuś zależy na jasnej tendencji postaci, jest jeden pierścionek, który można zdobyć. No, jestem ciężki, nie jestem ciężki. To można próbować wbijać do bossa i przegrywać wszystkie walki, licząc na to, że ktoś zginie, zanim dojdzie do bossa. Bo za wygranie tej walki dostaje się ten przedmiot, czyli to zawiniątko. On ma parę fajnych cech, o których pewnie za chwilę powiem. Natomiast jeżeli się nie wygra tej walki, to się go nie dostaje. I jeżeli host, czyli ktoś, kto jest tutaj w tym świecie, z kim mam walczyć, zginie zanim dojdzie do bossa, to ja to zawiniątko ciągle dostaję. A, o widzicie, już tu jest. A nie, nie zmienia mi się tendencja, strolujemy. Nie zmienia mi się tendencja postaci. Jest, wchodzi już, czy jeszcze nie? Jeszcze nie wchodzi. Teraz będzie wchodził. Próbuję, widzę tu czarami, zabijać Mindflayera, który tu stoi. Zobaczycie go oczywiście za chwilę. Ale o, jest. Dobił Mindflayera, jak sądzę. I wchodzi na arenkę. Zobacz, jeszcze jaszczurkę. O, jaszczurkę bije. Oczywiście. Najlepsze kamienie typu Moon wypadają właśnie tutaj. Idzie. No, second chance, jak sądzę. Okej, czarem rzucił. Nie za to Warwick. Gdy jest się bossem tutaj... to gra sama daje czar i rzuca się ten czar. O, widzicie? Mam czar, który leci. Dobry jest. Porządną tą broń ma. Wystarczy mi go raz trafić, żeby go zamroczyć, słuchajcie. To już było fajnie, ale o proszę, pierścień złodzieja założony. Zobaczymy, jak go kuje, to mu przystarczy przechodzić to obrażenie. Dobrze, czy ja mogę sobie założyć warding? Że on mi zakłada obrażenie magiczne, to tak prosto to nie będzie. No, jedno ukłucie wystarczy, już się chłopie zaczynasz. Zaczynasz się trząść. Gdy się dostaje od ognia, jest zupełnie inny stagger. To jest fajne. O proszę. No widzicie. Dzięki temu, że trafienie od ognia, no, wytrąca z równowagi przeciwnika. Żawe lecznicze są na kostium mnicha i zwraca po walce. Nie, niestety nie. Niestety nie. Raj już mi szkałę tu backstabowania. Dobrze. I teraz tak. Mamy przedmiot, który nam się bardzo przyda, bo on wzmacnia obrażenia magiczne, które zadaje, właściwie Magic Power, czyli tak naprawdę to czary są, to nie jest tak, że Crescent Falcon większe obrażenie magiczne zadaje, ale podobnie jak pierścionek, który mam, zwiększa też obrażenia, które otrzymuję. Natomiast bardzo fajną cechą tego nakrycia głowy jest to, że ono waży 0 jednostek.
Mega, mega, mega przydatna sprawa. No. No i wygląda się jak... Ale buja się, jak się rolki robi. Bardzo śmiesznie, bardzo fajnie. A ponieważ wygrałem z bossem, słuchajcie, to teraz, gdy wejdę tutaj, może mnie ktoś najedzie. To będzie fajne. Spróbujemy. Dobra. No to czas teraz, zobaczymy. Ja pokonawszy kogoś, ryzykuję tym, że mi się obniży tendencja postaci, więc spróbuję teraz kogoś pokonać sam. Wszystko mam, wszystko. Zróbmy podobnie, tylko odwrotnie, żeby się wyrównała karma. No niezłe oporządzenie masz, koleś. Niezłe masz oporządzenie. Zobaczmy. Patrzę, czy wszystko mam. Wszystko mam. Tutaj zobaczycie drogę do bossa. Trochę od tyłu żeśmy w tym odcinku zrobili. Najpierw żeście widzieli samą walkę z bossem i to z drugiej perspektywy. Ładna taka scena. W oryginale była dużo mniej detalu w niej było. Aczkolwiek sam przystojniejszy nic nie jest ten nich w porównaniu do tego, co było. I mnich teraz namaszcza swojego czempiona, który będzie w jego imieniu walczył. A żeby czempion miał jakiś podarek, jak to damy dawały chusteczki na przykład swoim rycerzom, no to ten mnich nie bardzo zna inne reguły, też wymyślił coś takiego i też chusteczkę mu da. Tylko ten mnich taki z przepychem jest, to u niego chusteczka to jest taka... No większa taka, nie? Duża chusteczka. O rany. Dałem swoją suknię na wodę. Niestety jak się wiele razy walczy z tym, to on za każdym razem umiera na tej cutscenie. To jest... W oryginale nie dało się tej cutsceny pominąć, słuchajcie, co było frustrujące. Strzał chyba nie ma. Wszyscy strzały wziąć. Aczkolwiek tu się strzał nie opłaca, słuchajcie, marnować, bo tych przeciwników można pokonać mieczem bez problemu. To są chyba mniejsze. Tak, to są te mniejsze wersje. Beware of Veterans. O proszę. Udało się. Yo, where dego nas najechał. On sobie trochę poczeka. Bo tutaj są Black Phantom Mindflyery, których tak łatwo to ja nie pokonam. One już wiele razy krwi napsuły. A strasznie nie chcę stracić formy ciała. W związku z czym będziemy do nich z łuku szyć. Z takiego skrytobójca. Z ninja trochę będziemy jechać. O. Próbuję się tak ustawić, żeby on mnie nie mógł trafić, a ja jego tak. Można to zrobić, jak się ręka tylko wystaje. O. Ja będzie próbował strzelać w ścianę, ale nic mu to nie da. Nudy. Firestorm, no tak, Firestorm na pewno by pomógł. Ale Firestorma nie mam. Firestorm odblokujemy później, gdy odpowiedni NPC zacznie nam pomagać. Dobra. Pierwszy. Jest jeszcze jeden niestety. Pamiętajcie. Ja oczywiście mógłbym do niego pobiec. Ja zakładam, że wielu ludzi, którzy gra po raz pierwszy w Demon's Souls, chciałby poznać bezpieczne strategie i taktyki. Dlatego na Mindflyery robi się tak. On jak jest za rogiem, to on próbuje strzelać, ale on nas nie widzi. On strzela w ścianę tymi swoimi soul rayami. O, ten tu się w ogóle nie rusza. Jeszcze łatwiejszy będzie. No proszę. To od razu, słuchajcie, jaszczurka. To samo, co robił mój przeciwnik przed chwilą. No, Chang wypadł niestety. I Fresh Spice. No i teraz czas spróbować zawalczyć z bossem, który jest najeźdźcą, że tak powiem. Założymy warding. Tylko się napije jeszcze. No i zobaczmy, czy będę miał tyle szczęścia. Ukłoni się, czy nie? Ja się nie ukłoiłem. No Jezus, karata mi od razu wyjechał, no.
jeszcze tym ogniem mi tutaj będzie ciął. No dobra, zaś się mana skończy. No, przegram to. Albo nie. No tylko dojść do siebie nie daje. Bezczelny. No, zaraz zginę. Dobra, jak taki cwaniak jesteś, to chodź. A jednak. Mana mu się skończyła, bardzo dobrze. Nie wiem, czy wziął życie, czy manę. Ciekawe. To chyba Fire Spray jest ten czar, którego używa. No teraz to już na pewno wziął życie. Nie, to mana chyba była, bo tak na niebiesko mignęło. Zobaczymy. Dobra. Dobra, to ja też. Taki cwaniak jesteś. Trochę ta walka potrwa, słuchajcie. Może mi się uda go w koci róg zagonić. Mówi się w koci róg? No. No. No i patrzcie, bleeding mnie pokonał. Kozi róg, no właśnie, coś mi nie pasowało. Mówi się w kozi róg. Tylko teraz czy ja będę miał formę ciała? No niestety. A chciałem wygrać pojedynek, żeby moja tendencja postaci... Dobra, może użyjemy jednego kamienia, o ile go mam. Zostawiłem wszystkie? Zostawiłem. Chodźmy do Nexusa, użyjemy. Jeszcze raz spróbujemy. That was fun. That was fun. Broń ogniowa mi zawsze pomaga, ale... Na magię nie jestem za bardzo chroniony, ale może trafimy na kogoś, kto nie będzie magią walczył. Możemy powiedzieć, że trochę pecha miałem. Pytanie, czy ja sobie nie zepsułem tendencji świata? No. Nie mam Pure White. Nie bardzo mogę sobie pozwolić, słuchajcie, na to, żeby sobie jeszcze bardziej zepsuć, bo mamy plany w bestii. Trudno. Idziemy offline, moi drodzy. Musimy pokonać Old Monka i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie mieć Pure White po pokonaniu bossa. Słuchajcie, moi drodzy. Raj zawsze uważa wszystkich za leszczy. To jest jego credo, jego sposób bycia. Także jeżeli on mówi, że mój przeciwnik był leszczem, na pewno był leszczem. Dla niego byłby leszczem, zdecydowanie. Dla mnie nie był, bo mnie pokonał. Czy ja zleszczyłem, to już zupełnie inna sprawa. Ja mam pierścionek w razie czego, żeby się bronić przed magią przecież. Także nie ma problemu. Dobra, chodźcie. Spróbujmy jeszcze raz. Tylko tak, strzał mam, strzał mi starczy. Dobra, za pierwszym razem teraz. To prawda, że ja nie mam ogrania w PvP. Tak, ja się PvP nie interesuję. Prawie w ogóle, w związku z czym mnie jest łatwo pokonać. Nie znam strategii. A teraz gramy offline. To znaczy, że żadnego najazdu nie może być. Będziemy walczyć ze skryptowanym przeciwnikiem.
ale go trochę łatwiej pokonać. Na pewno nie będzie fire sprayem we mnie rzucał. Będzie rzucał tylko czarem wbudowanym, czyli Homing Soul Arrow bodajże się nazywa, jeśli dobrze pamiętam. Kurczę, no widzicie? Patrzcie, chwila nieuwagi. Zobaczymy, czy nam wypadnie, jeśli go pokonam oczywiście, tego Mind Flayera. Pure Moonstone. Szansa na Pure Moonstone jest tym wyższa, im czerniejsza jest tendencja świata oczywiście. Bo tendencja świata wpływa na drop rate. Natomiast... A dlaczego nie trafiłem teraz? Strzała kiedyś do mnie doleci, a to będzie bolało. Tak nie wiem co. Dobra. No niestety, dwa czanki. Ale też jest dobrze. Jak nie wiem, czy planuję w ogóle robienie broni Moon. No dobra. Nie ten czar. Tomek, skup się. Zastanawiam się, co tu zrobić, bo pierścień złodzieja mi nie jest potrzebny. Mogę założyć pierścień Magical Dullness. Bo ja z kolei czarem w niego nie będę walił. No, to mi się może przydać. Jego czary mi mniej, że tak powiem, zaszkodzą. A ja muszę poczekać, aż mi... On ma pazury, jeśli dobrze pamiętam. W związku z czym on ataki fizyczne mi też zadaje. Więc jak najbardziej warding mi się przyda. No, generalnie jest... Najlepiej, o, jak biegnie do nas, to go próbować. O, on się na to nadziewa. Taki dość łatwy sposób. Ojejeje. No to no. Teraz wiecie, dlaczego to tak się cieszyłem z tego, że broń ogniową mogłem zaupgrade'ować. On się chyba też nie leczy. To jest słabe. Aż ten disrespect jest fajny. A spróbujemy w dwóch rękach. No, trochę więcej chyba. Łatwiejszy, co? I mi w nos strzeli. Oszty. Konkret. Dobrze. Niestety nie udało mi się pokonać gracza, ale mam nadzieję, że tendencja świata się podniesie, bo pokonałem bossa. I to nie byle jakiego, słuchajcie. Wiecie, nie ma go już. Już, po mnichu. Ładnie tu.
co te krzesła, to. No ale dobra, nieważne, nie będziemy się. Dusza, jedna z cenniejszych dusz w grze, dlatego że można z niej 3 albo 4 rzeczy zrobić, chyba 3. I każda jest fajna. Każda. Co ci ty? Co ukrasną? Gdzie cheatowałem? Z czym? Z bronią? No co? Co? Jak? Gdzie? No weź. Wejdźcie, zobaczę, dusza. To ważna dusza jest. To jest jedna, przeważnie ostatnia, którą do platyny ludzie potrzebują. Gdzie jest Old Monk? 4 rzeczy można zrobić, no. Jest niezły cud, aczkolwiek to chyba najsłabsze ze wszystkiego. Jest bardzo dobry czar. Drugi bardzo dobry czar. I najlepsza różdżka w grze. Cześć, Badecki. Właściwie dobry wieczór, dzień dobry. Kończymy odcinek w takim razie, moi drodzy. Mamy 2 światy wymaksowane. Throne Room of Yormedar, czyli to była królowa Yormedar. Dobrze wiedzieć, ale faktycznie było mówione na samym początku gry, że to jest królowa w wieży z kości słoniowej. To by się wszystko zgadzało. No dobrze. O, patrzcie, a co ja mam na sobie, że mam tą poświatę? Co ja mam? A, pierścionek, oczywiście. Pierścionek, który mnie przed magią chroni. W ogóle myślę, że przegrałbym tą walkę, gdyby nie to, że miałem ten pierścionek, bo parę razy z czaru mnie pojechał tak, że miałem już mało życia. Dobrze, krótki. 11 odcinek. Mam nadzieję, że był spoko. 2 razy umarłem? Nie, czy raz umarłem? Nie, raz. 2 razy wygranko, raz przegranko. Czyli takie trochę wygranko jest nasze, a trochę nie. No. To dziękuję wam. Widzimy się w następnym. Hejka, Zasiemka? Dobra, nieważne. Do zobaczenia. Hej.